Witaj wszystkim tupera w Korei. Wiecie, gdzie jestem? Kojarzycie tę wieżę, prawda? Wieża Namsan. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie najbardziej rozpoznawalne miejsce w Seulu. W samym centrum Seulu. A konkretnie znajduje się w wiosce Hanoku w Namsan. To jest właśnie ta góra, na której znajduje się ta wieża. I jestem tu dlatego, że dzisiaj jest festiwal jedzenia z całej Korei. Więc będziemy mogli zobaczyć, jakie jedzenie jest w poszczególnych regionach Korei, bo to jedzenie się różni. Zresztą jak w Polsce mamy różne regionalne potrawy, jak na przykład rogale marcińskie w Poznaniu. Tak wygląda wejście do wioski. Ono się znajduje zaraz przy wejściu numer 4 stacji metra Cheongmuro. Samo serce Seulu i myślę, że będzie ciekawie, bo już widziałam, że sprzedawane są różne produkty, które próbowałam będąc na różnych wycieczkach w Korei. I no zobaczycie, czy jest coś ciekawego, czy jest coś zaskakującego, czy jest jakieś jedzenie, o którym jeszcze nie słyszeliście. Wiem, że podczas tego festiwalu trzeba wymienić pieniądze na takie specjalne żetony. Zobaczymy, ile żetonów będziemy potrzebować, żeby kupić jakieś fajne przysmaki. A jak się uda jeszcze, bo no festiwal festiwalem, ale to jest zaraz obok Myeongdong. Może uda się jeszcze zajrzeć na Myeongdong i zobaczyć, jak wygląda w wrześniu 2022, bo jak byłam w zeszłym roku w marcu, no to był bardzo wymarły, powiedziałabym. Może teraz już jest trochę lepiej, zwłaszcza, że mamy dzisiaj niedzielę, więc może będzie trochę turystów. Chyba jakieś zawody robią. Jakieś ładne rzeczy robią. Wow, tutaj rysują coś. Widać. Noo, ciekawe, ale chciałam zobaczyć, ale. Samci. Wow. Jestem ciekawa, czy oni tutaj wszystko faktycznie gotowali tutaj pewnie. Okej. Jest tak, że to jest po prostu z każdego regionu tutaj budka. Więc tutaj masz chungcheongdo smażone na głębokim oleju żeńżeń. Pierwszy raz słyszę. Ale wygląda ciekawie. I makgeolli. Surijja. A jego sura, nie? Insamcha. A insamcha je? Insamcha, insamcha, kyeong jisseoseyo. A, de. Kansamnida. Kyeong jisseoseyo. A, de. No dobrze. Dostałyśmy. Witaj się w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry. Na herbatkę. A jakaś posłodzona. Jak lekarstwo, nie? No, nie jest takie źle. Trochę jak lekarstwo. Kapiongcha, czyli takie orzeszki z kapiong. Jakiś dżem z czego tutaj mamy? Gruszka, jabłko, śliwki i odi to jest jeżyna? Jeżyna. A i padziony zobacz sprzedają. Jejku, ale tutaj jest dużo starszych osób. No. Kimchi, moje ulubione kimchi, takie z, to się nazywa jakaś kapusta musztardowa, czy coś takiego? Tu masz, tak wygląda. Zielone kimchi takie. Zielone. Ciekawe, czy dadzą spróbować. Nie dadzą, może? O, homomucim, czyli płaszczka. To jest z płaszczki. Ale placki smażą. Makgeolli z Jeju. Makgeolli z Jeju. A to jest bardzo dobry sok z tego halabong. To właśnie moi teściowie ostatnio mieli całe pudło u siebie i bardzo dobre.
Zobaczmy, co tu mają. Ciastka, orzechy. Kupiłaś? Wow, i powiedz, co to jest? Soczek z... nie wiem. To są te pomarańcze, takie pomarańczo-mandarynki z Jeju. I one są w kształcie tych takich pomników, które są na Jeju, które się nazywają Harabang. I jak jesteś na Jeju i jest taki właśnie pomnik, nie pomnik, posąg bardziej, to jest posąg takiego dziadka, to musisz go potrzeć za nos, to będziesz miała syna. O, widzisz, to musisz polecieć na Jeju ze swoim przyszłym mężem, tak? Podróż poślubną, albo po prostu. No to musisz potrzeć nos. Teraz na razie jest tylko taki, widzisz, tutaj trochę fejkowy, więc... Tutaj hot dogi sprzedają, tradycyjne koreańskie, jak widać. Hot doga bym sobie może nawet zjadła. Zdecydowałyśmy się na najbardziej koreańskie danie na całym festiwalu, czyli na hot dogi. Cheese doge jiseyo. Cheese doge-yo. Takie hot dogi, serowe. Za 2 żetony. Znaczy jeden żeton na jeden. Ale że my bierzemy 2. Lemoniadę też mają. Kupca. O nie, teraz się skapnęłam, jak się ich oni nazywają. Bo oni się nazywają smaszmy po koreańsku. No kupca. Smakowite imię, smakowita nazwa. Trudno, ale ci tym ogniem tutaj, ale będziesz miała przysmażone. Ja lubię. Kamsahamnida. Dobra, idziemy znaleźć jakieś miejsce, żeby może klapnąć. Ludzie sobie radzą jak mogą, że tak powiem. Jedzą, można nad rzeczką sobie zjeść, słuchaj. Sejtepan, mukjipa, nie. Tak, dzisiaj... Znalazłyśmy wioskę Hanoków, bo tutaj krążyłyśmy cały czas obok. Cały czas impreza trwa, pan krzyczy, jak słyszycie pewnie. A ja wam pokażę wioskę Hanoków. Wejście jest za darmo, także nie ma problemu. Jest ticket office, może jednak nie jest za darmo. Zaraz zobaczymy. A nie, tutaj jednak jest za darmo wejście, tylko tutaj jakby są, można sobie kupić jakieś doświadczenia typu robienie strzał. Widzisz, jakieś miniaturki, że możesz robić bowmaking, czyli nie strzały, tylko łuk. Czyli tak wygląda wioska Hanoków tutaj przy górze Namsan. Czekajcie, zobaczymy, gdzie jest Namsan w ogóle. Czy widać stąd Namsan? Tu dzieciaczki w coś grają, zobaczmy. Chyba w Polsce mamy taką samą grę. O! Pięknie! Widać wieżę Namsan. Widać. Tutaj co jakiś czas przewijają się osoby przebrane w hanboki, bo tutaj można nawet wynająć sobie hanbok. Było napisane za 10 tysięcy. Nie wiem, czy dokładnie za 10 tysięcy won będzie, czy trzeba na przykład dopłacić, jak na przykład chcesz jakąś ładniejszą spinkę albo ładniejszy hanbok, bo zwykle za 10 tysięcy, jak się pójdzie wynająć hanbok koło pałacu Gyeongbokgung, to za 10 tysięcy są najbardziej takie podstawowe te hanboki, a jak chcesz jakieś ładniejsze, to trzeba więcej zapłacić, około 30 tysięcy na przykład. Oczywiście miałam na myśli powiedzenie wypożyczyć hanboki, wypożyczyć, nie wynająć. Wynająć możemy mieszkanie, a wypożyczyć hanboki, przepraszam. I przy okazji popatrzcie, jakie widoki. Mamy tutaj hanok, tradycyjny koreański dom, a tutaj wychyla się wieża Namsan. Ha! Góra Namsan wciąż za mną i powiem wam, że kończymy tę przygodę na festiwalu jedzenia koreańskiego. Przechodzimy teraz przez bramę. Więc stwierdziłyśmy, że idziemy sobie na kawusie, bo kawusia się teraz dobrze wiedzie teraz kawusia, mi się wydaje. Bardzo dobrze wiedzie kawusia, więc... Jest gorąco, mrożona kawusia. Więc kolejny tur po kawiarniach koreańskich musi wjechać. Opuszczamy park, w którym są hanoki na Namsan.
i udajemy się w stronę Myeongdongu. I tak jak mówiłam wam na początku, chciałabym sprawdzić, jak teraz wygląda Myeongdong. Czy faktycznie odżył i czy warto tam wracać po prostu, bo to kiedyś było centrum takie zakupowe, gdzie trzeba było przyjechać, jak się przyjeżdżało do Korei. Jak sami widzicie, troszeczkę Myeongdong odżył, troszeczkę. Jest więcej ludzi, ale jest też niedziela po południu, więc jest więcej turystów, jest więcej pootwieranych sklepów, ale ja wciąż widzę bardzo, bardzo dużo sklepów, które są zamknięte do wynajęcia. No, na przykład tutaj, poczekajcie. Proszę bardzo. Przed pandemią to jest nie do pomyślenia, że w takiej miejscówce po prostu byłby sklep zamknięty, tak? A tutaj tego jest pełno pozamykane. Nadal, mimo wszystko. Wiktoria poszła kupować migdały. Dajcie znać, który jest wasz ulubiony smak, jeżeli próbowaliście. Ja próbowałam tylko te oryginalne na razie. O, jakieś tutaj są wiśniowe. Boże, ile smaków. Smak ciasta marchewkowego. Super ostry chicken. Latte black sugar. Tiramisu. Toffee nut latte. Kukurydza. Solony karmel. No, mint choco jest wszędzie teraz, nie? Jest taka faza. Chongyang mayo almond, czyli to są te ostre papryczki z majonezem. A tu są takie małe. Takie malutkie. Już troszeczkę widzę, że wróciło. Wrócił ten taki Myeongdong, którego znam, że stoją panie, krzyczą, nawołują, podają maski, a jak podadzą ci maskę i ją złapiesz, to każą ci wejść do środka. Tak się złapałaś ty. Nawet mi nie dali maski. Nawet ci nie dali maski, tylko cię wciągnęli. Najsmutniej. Nie ma tych dobrych. Jak na niedzielę po południu, to jest całkiem spokojnie na Myeongdongu. Chciałam powiedzieć, bardzo spokojnie na Myeongdongu jest. O właśnie, tu stoi pan i wręcza maski. I jak weźmiesz tą maskę, on mówi, że to jest za darmo, ale trzeba wejść i coś kupić. A jak czegoś nie kupisz, to nie dostaniesz maski. Nie wiem, czy pamiętacie mój stary vlog, a jak nie, to będzie tutaj zalinkowany. Z tydzień mieliśmy randeczkę i dokładnie tutaj byliśmy. Tutaj nikogo nie było, a to też była niedziela po południu. Niczego nie było, aczkolwiek zobaczcie, wciąż nieotwarte sklepy, wciąż zamknięte, ale ludzi się już zrobiło dużo. Ludzi dużo i można kupić dużo rzeczy. Jest jedzenie, no właśnie tutaj na przykład, można kupić ośmiornicę. O dziękuję, kałamarnica smażona za 12 tysięcy. Tutaj stoją panowie policjanci, bo tutaj jest chyba ambasada chińska, a tutaj jest ta właśnie kawiarnia, do której idziemy. Tak wygląda. To chyba tutaj. Najpierw mi się wydaje, że musimy znaleźć miejsce. Szukajmy. Co? Powiedziałaś, że co? Będzie jakieś miejsce? Przepraszam bardzo, słucham. Więc taki jest tutaj system, że najpierw trzeba poczekać na miejsce. Jak widzicie, miejsca nie ma. I jak zwolni się miejsce, idziemy na pierwsze piętro, na parter, na dół. Zamawiamy. Machaj, machamy, machamy. Let's go! Piękne. Idziemy teraz, ponieważ Wiktoria powiedziała, że na Myeongdongu w podziemiach. Ja nie wiedziałam,
że to jest najtańszy sklep K-popowy, w sensie z K-popowymi płytami w Korei, podobno, tak? Ja wiedziałam, że on tam jest. Więc jeżeli szukacie koreańskich płyt, K-popowych płyt, to na Myeongdong-u, pod ziemią, na stacji metra. Wejście numer 3. Wejście numer 3, to już wiecie. W okolicach będą dwa jakby oddziały tego samego sklepu. Ogólnie chyba nie trzeba nawet za bardzo, po prostu wiadomo, że na Myeongdong-u w tych podziemiach tam są sklepy i tam są po prostu te sklepy. Aczkolwiek, żeby sprecyzować, jak okay. Ktoś chciał trafić. Ale ja po prostu zawsze kojarzyłam, że gdzieś tam było, bo to on tam jest od lat. To idziemy sprawdzić. Idziesz kupić BTS, mówiłaś. Tak, aczkolwiek jak coś w oko wpadnie. Dobra. Okay. Z tymi cenami warto. Dobrze, to zobaczymy, jaki mają asortyment. Jesteśmy na stacji metra i teraz popatrz, o co chodzi. O, już widać. Pierwszy oddział. Proszę bardzo, tutaj jesteśmy i tutaj są sklepy, jak widzicie. I lekko się tylko obrócę i tam już widać te płyty. Wow. Wow. Nie, to nie moje czasy, wiesz? O nie. To jest moja drama. To jest dużo tańsze. Niż podstawowy album. Się zastanawiając sarnica. Albo się zastanawiam. Inna okładka? Nie wiem. Zastanawiam się, jak to działa w ogóle. 28 tysięcy, a to 12 300. Okej, okay, zobaczcie, ile tu jest płyt. Bardzo dużo płyt. I Wiktoria się teraz będzie tutaj obkupywać. Sprawdzać, co potrzebuje. Dokładnie, lista ich albumów. Tu musisz sprawdzić, co jeszcze masz potrzebne. Można się tutaj dogadać po angielsku. Przynajmniej u mnie nie było żadnego. To ty się dogaduj, bo ja i tak nawet nie wiem, o czym ja bym miała mówić tutaj. Ja tylko mogę ewentualnie pomóc z tłumaczeniem. After Like, nowa piosenka, kojarzę. Proszę. Patrz, jest BTS. Mam. A ja na tym przystanku mam zdjęcie. Ja chciałam jechać na ten przystanek. Robiłam sobie zdjęcie. Aczkolwiek daleko to jest. W kolejce trzeba było stać. BTS? Pyra. Tutaj wszystkie ceny nawet zapisane są. A jest, Myeongdong CD Shop. No to jest to samo. Aha. Tutaj więcej ludzi widzę. Wow. Na ścianie widzisz nur. Faktycznie. Naklejki z Jiminem, proszę bardzo. Jakbyś chciała, albo z Blackpink. Fajnie, że masz Twice, Blackpink, Jimin, BTS. Tylko Jimin. A nie, przepraszam, jest V? Nie, są wszyscy członkowie. Suga. Spadło mi dużo Jimina. Felix. Tutaj Wiktoria nam zarekomendowała sklep K-popowy, a ja wam zarekomenduję skarpetki. W Korei trzeba się obkupić w skarpetki różne. No na przykład, popatrzcie, jakie te są urocze. Super! Tu mamy z wisienkami. Tutaj mamy z kwiatkami. Tu jest raj skarpetkowy. Proszę bardzo, można kupić od koloru do wyboru po prostu skarpetek. Koreańskie też są oczywiście. Jak ktoś lubi Starbucks. No, także polecam. A tu więcej. Jak się tylko obróciłam, zobaczcie, więcej skarpetek. Jak naprawdę kochasz Koreę, to możesz po prostu mieć na stopach flagę koreańską. I tak oto powoli kończy się ten bonusowy vlog. To jedzenie na tym festiwalu. Chyba miałam zbyt duże oczekiwania. Myślałam, że więcej wam pokażę, że zobaczymy, że są jakieś specjały naprawdę z tych regionów, a tutaj troszeczkę tak było, powiedziałabym skromnie. Ale mam nadzieję, że nawet to wam się trochę podobało, że chociaż trochę zobaczyliście Myeongdong po długiej przerwie. Na tym vlogu się pojawił. Jest różnica jednak. Jest różnica między tym, co było w zeszłym roku, a co jest teraz, prawda? To ja czekam już na autobus do domu, a z wami się żegnam. Przyjemnego dnia. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia. Pa, pa!